Dzień dobry, Jacek Pożycki, gościox.pl. W czepku urodzona w służbie zdrowia pani Iwona Wisełka z Ustronia, pielęgniarka roku. Tak. Co to za plebiscyt był? Plebiscyt Hipokrates, organizowany przez Dziennik Zachodni. Zostałam nominowana do kategorii pielęgniarka roku i tutaj chciałabym podziękować pacjentowi bądź pacjentce, która mnie zgłosiła do tego tytułu. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt i wyróżnienie, tym bardziej, że wygrałam w naszym powiecie cieszyńskim. Chciałam też pogratulować wszystkim, którzy startowali i którzy zostali nominowani. Podziękować za wsparcie, za doping, za wszystkie gratulacje i miłe słowa. Dla mnie jest to ogromnie ważne, że zostałam nominowana, że ktoś obdarzył mnie takim ogromnym zaufaniem. Z tego wynika, że ta praca pielęgniarki, ta moja praca została doceniona, bo to zdrowie jest najważniejsze, tak? Jest najważniejszą wartością w naszym życiu i to od zdrowia składamy sobie wszystkie życzenia i to zdrowie uczestniczy nam cały czas, wszędzie, cały czas. Bez tego zdrowia i przede wszystkim ani rusz. Nie szkodzić. Przede wszystkim nie szkodzić, to prawda. To zacznijmy od początku. Liceum medyczne w Cieszynie. Tak. Chyba ostatni rocznik jeszcze tej szkoły. Tak. Która już nie istnieje. Bardzo dobra decyzja. Byłyśmy ostatnim rocznikiem faktycznie, to był nabór ostatni rok. Spędziłyśmy mnóstwo czasu w szpitalu, zaczęłyśmy, no pierw była teoria, potem była praktyka, praktykowałyśmy w pracowni medycznej pod kątem opiekuna, ćwiczyłyśmy jedna na drugiej, bo tak się uczyłyśmy, potem poszłyśmy do szpitala. Śląskiego w Cieszynie? Tak, w śląskim szpitalu. I opiekun nasz medyczny uczył nas tego wszystkiego. Podchodziłyśmy do pacjenta. To była praca na pacjencie, nie na fantomie. Czyli na żywym człowieku. Tak, na żywym człowieku, który miał uczucia, którego bolało, który był nie miał zaufania, tak? Bo przecież byłyśmy uczennicami. Miałyśmy bardzo restrykcyjne mundurki, były sukienki, kołnierzyki, mankiety, fartuch krzyża, który był zawsze wykrochmalony, czepek. I z każdego w miarę teorii zdawanej i zaliczonych modułów dostawałyśmy na tym czepku, pojawiały się paski. O. To było takie już kompetentne. Czyli tak, 5 lat. Tak. 4 lata uczyłyśmy się i teorii, i praktyki. Kończyłyśmy oczywiście maturą, 5 rok to były praktyki, zaliczyłyśmy każdy oddział i testem był dyplom, który musiałyśmy zdać, tak, który zdałyśmy. A po maturze były kremówki, ale po kremówkach też były studia, tak? Tak, chciałam potem kontynuować. No jak już zrobiłam to liceum, tej praktyki było naprawdę dużo, tych godzin wypracowanych w tym szpitalu było, to były ważne godziny, które nas przygotowały i nauczyły do tego, żeby podjąć samodzielną pracę. Ale oczywiście no, chciałam kontynuować, poza tym jesteś naukę, tą edukację. Jesteśmy też zobligowane do tego, żeby się kształcić, zdobywać nowe doświadczenia i wiedzę, ponieważ ta służba zdrowia i medycyna idzie bardzo do przodu. Zmieniają się leki, są nowe metody leczenia, zmieniają się standardy. I musimy się kształcić, chcemy się kształcić, chcemy być na bieżąco. I studia trwały też 5 lat, tak? Bo to był ten system 3 plus 2? Czy 5-letnie? Najpierw był licencjat, a potem było, potem było magisterium, tak? Jak pani wspomina studia? Było więcej zajęć niż w liceum? Większe obciążenie, czy to zupełnie nie można porównywać tego? Nie można tego porównać, ponieważ w liceum była tylko nauka. A jak studiowałam, no to jeszcze pracowałam do tego, więc musiałam pogodzić te studia z tym domem, z obowiązkami, z pracą. Dostałam ogromne wsparcie oczywiście w domu i był podział obowiązków. I pani tak pomiędzy zmęczeniem a empatią, a pracowitością chciała się sprawdzić. Chciałam. Jesteśmy tutaj w takim miejscu, gdzie można przeczytać napis American Heart of Poland. Co to znaczy? Polsko-amerykańskie kliniki serca. To tutaj pracuję, w lutym minęło 19 lat i to tutaj zdobyłam największe umiejętności, doświadczenie. Tutaj nauczyłam się od specjalistów, bo przecież nie miałam styczności z takim oddziałem kardiologii, kardiologii interwencyjnej, gdzie przyjeżdża pacjent w zagrożeniu życia, bo to są zwykle pacjenci, którzy trafiają z zawałem mięśnia sercowego. To jest praca w zespole, to jest
ogromne umiejętności. Tutaj się nauczyłam, naprawdę tutaj zdobyłam wielkie doświadczenia. Mhm. Lubi Pani swoją pracę? Lubię swoją pracę. To proszę powiedzieć, co takiego jest, że Pani ją lubi? Jakie elementy sprawiają, że pracę pielęgniarki można polubić? A później zapytam o ciemniejszą stronę mocy, ale najpierw o jaśniejszą. No chyba najważniejszą i najprzyjemniejszą częścią w mojej pracy, tej pielęgnacyjnej, zabiegowej, to jest ich strzykawka. Wiem, że dla pacjenta to jest chyba chowam swoje mniej przyjemne, natomiast lubię pracować igłą strzykawką, lubię asystować przy zabiegach i robić te czynności, które dotyczą stricte do pacjenta. Natomiast to też jest taki oddział i specyfika oddziału, że jest, przyjeżdża pacjent, jest zabieg, jest leczenie, od razu jest efekt. To jest też takie fajne, że widzimy efekt naszej pracy. Oprócz tego jest sam pacjent i to z pacjentem pracujemy, przy pacjencie, jego problemy, jego potrzeby, czasami jego uśmiech. Mhm. To w takim razie, skoro jest uśmiech i efekty, to otwieram swoje żyły z powrotem. Mhm. A ciemne strony? Bo to jest tak, że przychodzimy do pracy. Mhm. I wydaje mi się, że w każdej pracy mamy takie momenty, kiedy jest jakieś zwątpienie albo czujemy, że no to nie był dobry dzień. Czy Pani miewa takie momenty w swojej pracy? Czy pewnie, tego jest za dużo? Zwątpienie. Tak? Pewnie, że zwątpienie, ale to zwątpienie też nas trochę motywuje. Natomiast ta ciemna strona to jest, kiedy pacjent odchodzi, kiedy przegrywamy walkę, mimo to, że stosujemy naprawdę dobre, najnowsze i dobre metody leczenia i leki, i zespół jest wykwalifikowany i mamy wielkie doświadczenie. Pracujemy w zespole, robimy to bardzo dobrze, ale czasami ta walka jest przegrana i to też jest taka, to jest chyba najbardziej ciemna strona tego. Mimo ogromnego wysiłku, jaki się wkłada i zaangażowania. Wysiłek, tak. Mhm. I ten czas, czasem ten pacjent odchodzi, to jest takie zderzenie i pojawiają się wątpliwości, że mimo to, że wiemy, że zrobiliśmy wszystko na każdej płaszczyźnie, ale czasami no to jest nieudana walka. Potem jest rodzina. Właśnie zapytam o rodzinę, bo ja mam w rodzinie osoby, które są w służbie zdrowia i czasami jest tak, że trzeba pomóc komuś z rodziny. Czy Pani miała taką sytuację, że pomaga Pani komuś i służy Pani komuś najbliższemu? Tak. To jest taki świeży temat. Pomagałam tacie w chorowaniu. To był chyba najdłuższy i najważniejszy dyżur w moim życiu. Natomiast jestem zadowolona i bardzo szczęśliwa z tego, że mogłam uczestniczyć w tym dyżurze. Są pacjenci, którzy mogą chorować w domu i są pacjenci, którzy muszą chorować w szpitalu. Mój tata miał to szczęście i ja miałam to szczęście, że mogłam opiekować się nim w domu. Opiekowaliśmy się wszyscy, cała rodzina. Cieszę się, że mam takie doświadczenie i wiedzę i umiejętności, które pozwoliły mi opiekować się i robić te czynności przy nim. Dla chorego i dla rodziny jest to bardzo ważny czas, bo ten czas się kiedyś skończy. Nie należy się go bać. Ja wiem, że to jest trudny moment, trudny czas dla nas wszystkich, ale to pacjent się najbardziej boi, bo on się boi o swoje życie. On się boi szpitala, samotności, on zostaje w tej chorobie sam. My możemy się wspierać, wychodzimy do ludzi, wychodzimy do pracy, ale pacjent zostaje z tą chorobą i jakby jeśli mamy możliwości, to powinniśmy temu pacjentowi poświęcić ten czas, okazać tą empatię, wsparcie, posiedzieć, czasami nie mówić nic. Żeby nie czuł się samotny wśród obcych. Żeby nie czuł się samotny, oczywiście. Tym bardziej, że to on się boi, tak? My też się boimy. A nie należy się bać tej choroby i tego pacjenta. Trzeba stawić temu czoła, wspierać się. Ja jestem zadowolona z tego i naprawdę czuję, że chyba poruszyła też Pani taką ważną kwestię, tak mi się wydaje, taką niepopularną, że bo często jest tak, że z ludźmi starszymi niektórzy nie do końca chcą mieć nic wspólnego, tak? Może czasami to są rodzice, tak? I jak człowiek jest chory, to często jest tak, że ten człowiek starszy, chory ląduje w miejscu, który nie jest domem. A rozumiem, że u Pani jest tak, że stworzyła Pani opiekę dla osoby, która należy do domu, jest w domu, a nie została wysłana gdzieś do obcych.
tak to nazwijmy. No tak, szpital jest obcy zawsze dla tego pacjenta, to jest trauma. A żeby tak trochę przełamać naszą rozmowę, zapytam o wampirzy lifting. Co to jest? Bo tak sobie myślę, no dobrze, spotkam się z panią, ale nie chciałbym tego chyba jednak wampirzego liftingu. Chyba, że lifting mózgu by mi się przydał, ale to nie. Potocznie nazwane wampirzy lifting, natomiast jest to zabieg z dziedziny kosmetologii, zabieg osocza bogato-płytkowego, do którego chciałam trochę oderwać się od tej czynności i mieć taką inną... Czyli w nocy pani robi wampirzy lifting, nie? nie. To jest taki inny pacjent, pacjentka, natomiast to jest poprawa urody, to jest bardzo bezpieczny zabieg, który rewitalizuje skórę. Myślałam też o sobie. Zabieg polega na pobraniu niewielkiej ilości krwi. Ta krew zostaje pobrana do specjalnych probówek, zostaje odwirowana i zostaje właśnie odseparowane to osocze bogato płytkowe, które jest bazą do zabiegu. To są drobne ukłucia i znowu praca igłą i strzykawką. To jest to, co lubię najbardziej. Ja się znowu zamykam. Tak. Strzykawka to działa na mnie tak trochę jednak zapinająco. Mhm. I co się robi z tą krwią? Ta krew zostaje odwirowana, odseparowuje się osocze. Właśnie to osocze się nabiera do strzykawki i podaje się w drobnych mikroukłuciach. Na twarz? Na twarz, na różne części ciała można też podać. O, ciekawe jakie. I to jest taki bardzo bezpieczny zabieg, bo bazą tego zabiegu jest nasz materiał biologiczny. To nie jest wypełniacz, to on rewitalizuje, odnawia, pobudza fibroblasty do produkcji kolagenu. To będzie zwiastun. Rewitalizuje, odnawia, pobudza. Daje rozmowa w gościu AX.pl. Daje świetne efekty. Dobrze. Będzie pan zadowolony. O, dobrze. Skoro mam taką obietnicę tutaj ze strony, pani wygląda bardzo profesjonalnie, to ja wierzę. To się zgłoszę, w takim razie może jak wyłączymy kamerę, żeby tam odnowić i to wszystko tam zrewitalizować. A teraz zapytam jeszcze o pani marzenia. O czym marzy pielęgniarka roku? Bo drugi raz nie może pani startować chyba w tym konkursie w przyszłym roku. Nie wiem. Też nie wiem, jaki jest regulamin. Ma pani jakieś marzenia? Chyba znowu to się skupi na zdrowiu. Chciałabym, żeby wszyscy byli zdrowi, żeby nie było chorób, żeby nie było cierpienia, żeby nie było bólu i tego strachu, który nam towarzyszy. Chciałabym otaczać się takimi pozytywnymi ludźmi, którzy mają pozytywną energię, bo dzięki zdrowiu mamy wszystko i możemy wiele, jak nie wszystko. I chyba tego chciałabym Państwu życzyć. Przede wszystkim zdrowia, planowania, realizacji i przyjemności. Przyjemności w życiu. To ja się dołączam do tych życzeń, tego Pani życzę. Naszym gościem była Pani Iwona Wisełka z Ustronia. Całe życie spędziła w Ustroniu, ale również bywa w innych miejscach. No i życzę sukcesów na polu osobistym, zawodowym. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie.